A więc dzisiaj się udajemy w... do Walstanu. Do Walstanie. Jedziemy do Walstanie, to jakieś 50 km w górę. Potem pochodzimy tam po tej Walstanie, zjeżdżamy w dół do Bassano del Grappa. A potem odbijamy w prawo, jedziemy do Marostica, też zamki zwiedzimy. No, rzecz jasna, wszystko będziemy nagrywać. Wszystko będziemy nagrywać, rejestrować. No i robimy taką rodzinną pamiątkę o naszych wakacjach. No, przy okazji wy zobaczycie, może ktoś sobie na wakacje kiedyś przyjedzie tutaj i będzie, nie wiem, już wiedział, jak to wygląda. No dobra, a my ruszamy, czyli już ruszyliśmy, dlatego nagrywamy z samochodu. No dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, pa! Dojechaliśmy do Walstanie. Ale to pięknie. Kurna. Tak jakby góry ci otaczają dookoła. Miasteczko u podnóża gór. No pięknie, super. No. I co się okazuje, że Walstagna jest tam. Walstania. Walstanie jest tam. Ja cię nie. O, tam jakiś zameczek jest. Kasiunia, jedziemy tam? Do zamku? Tam jakiś zamek jest. Zobaczymy, co tam jest. No i na to idziemy. Chodźmy. Chodźmy w tamtą stronę. No właśnie. Nie wiem, co to jest, klasztor, zamek? Nie, to jest jakiś jakaś opuszczony taki, jakaś ta... A, okay. Dzwonnica, nie wiem, jak to nawet nazwać. No, to jakiś opuszczony kościół. Opuszczony. Opuszczony. Opuszczony kościół. Opuszczony kościół, uwaga. Ależ to ładnie. Boże, ale... jak widać. To jest pływy kajakowe. Hej. I wachlują. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale fajnie. Kasia? Chciałabyś tak pospływać? Chciałabyś tak pospływać? A ja bym się skusił. On tak się przygląda, jakby chciał coś chacić. No, no. No i jesteśmy w Walstanie.
wiem, 45 rok. O, to jest właśnie znak Romy. Ten pies. Jest czy wip? Nie. No i właśnie teraz idziemy, a tutaj taki odcinek właśnie sportowe kajakarstwo, bo tutaj są takie bramki jakby, o, nie trafiają te bramki. Ciao, ciao! Ale mega, ale kurczę zajebiście. O, i trafiają w te bramki. Byk, byk. Ale mega. Ale pada. Deszcz. Kurwa, coraz bardziej. No, wiesz co, Sławek, naprawdę chyba musimy się ten... Chyba... Nie, no to nie ma sensu. Chyba najwyższa pora się zwijać. Się zaczyna... Lekko przesadzać już ten deszcz. No i chmurę jakby. Ja cię. Dobra, to my lecimy. No dobra, przestało padać. Odwiedziliśmy to miejsce. I jest po prostu, nie wiem, no mega. Mega miejsce. Każdemu polecam. No co, chodzimy na raty. Tak. Pogoda nas pokonuje. Tak. Gorąco niedobrze, deszcz pada niedobrze. No to ponownie jesteśmy. A więc tak, jesteśmy w Balzano. Bassano. Kurna, w Balzano. Co mi to Balzano? Bassano del Grappa. Grappa od słowa, że grapę robią tutaj. I ceramikę. A już mówiłem o siebie na kanale. No, a więc pokażę. O czym mówiłem, ceramika, ceramicie, malocie. O, Bassano jest znane z tego właśnie, Bassanina, ja nie wiem co to jest, Bassanina. Kasiunia, co to jest Bassanina? Bassanina? No. Zaszczaninę? Słoninę. Słoninę? Żona słonia. Żona słonia. Poczekaj, ja sobie popatrzę. O, te kręciny są fajne. Zajebiste.
okej. Jakie buteleczki. Boże, jesz. Kurde, jesz. Mam tyle filmów. Ponte Alpine. To jest muzeum. Tutaj się znajduje muzeum Alpine, czyli tych ludzi, co walczyli. Ale piękne. A tam jest miasto. Zaraz pewnie powiedzą, że mi nie wiem. Może szukają kogoś. Ja mam jak ten. Mam rajstopki. Zobaczcie. A no właśnie. A tym razem wam pokażę tutaj porcelankę. Właśnie z matką kiedyś tu chodziliśmy. No, jeżeli komuś będzie ciekawie. Ale kurna, zobaczcie jakie za... O, ja to pokazałam, nie? Tam pokazałam mydełko. No. Dużo rzeczy kupowało się. Buciny. Udy. Różne takie. O, klauny. A co, nie? Kogoś szukają? Już siedli, pojechali. Buongiorno. Ciao. A, jedziemy. Film? Kamera. Ok? Grazie. O. Jakie śliczne. Ale zobaczcie. Wow. Piękne. A jestem miłośnikiem Indii. Są modełka fajne, moja żona kiedyś kupowała. A to są takie, zobaczcie, ale jaki pitbull. A ja był tyle. Zwięciutki. Elefans. No dobra, ile mogłem, to pokazałem. Właśnie. O, a tutaj bimberek robią. Dobra, już nie będę tam chodził do środka. Chyba że tędy. O, del grappa. Nie da to promowie, bo you're just one time in the life. O, to jest po prostu pięknie. And then we got the competitor. Legalna. Legalna, tak jest. No właśnie, posłuchajcie. Teraz kupiłem lody. Kupiliśmy lody. Ja zawsze biorę jedną kulkę lukrycy. Lukrecy, w jakim kraju. No więc tutaj te lody w ogóle nie smakują lukrecją, tylko tak jakby oddają w stylu sody. Tak jakby, nie wiem, dziwny smak, ale w ogóle nie smakują lukrecją. A drugie, wziąłem sobie tiramisu. Tiramisu są ok. Dlaczego tak narzekam? Bo zawsze lukrecja smakuje mi w tym piacoli. Tam idealna.
Idealny smak Lukrecji. Tutaj tego smaku nie ma. Taka ciekawostka z basana. Tak, idziemy do zamku. Nie idziemy. No, w sensie nie jedziemy, ale tak wyjdziemy na chwilę. Nie idziemy do środka, ale nie tak. Nie idziemy, ale idziemy. Tak na pół gwizdka wejdziemy tutaj. Nie idziemy, ale idziemy. Nie idziemy, ale wyjdziemy. Tak troszeczkę tutaj. Ale powiem szczerze, tu nie ma nic do oglądania. Tam jakieś tylko stare zamki, takie piękne ruiny i w ogóle. Tak. Straszne to jest. Już dalej nic nie ma. Okej. Nie tam. Już? Decyd? To już decyd. No, a tak a propos wrócę jeszcze do tematów lodów. Słuchajcie, najgorszych lodów kurne w życiu nie jadłem. Nie. Jak to się mówi, parówko, mówimy nie. Parówko żerca mówimy nie. Lodom z basenu. Wiecie, z którego do filmu? No dobra. No to idziemy dalej. No właśnie. Spróbuję wam pokazać fajne widoki. No a tak w sumie podsumowanie takie króciutkie po basana. Kurwa, ja tyle razy dla, tu byłem. Ja nawet nie wiem co powiedzieć. Dla tych co siedzą w domu, tak? Dla tych co siedzą w domu. Którzy siedzą w domu. Bardzo nam się tu podoba. No fajnie to jest ogólnie. Tam jest most. Są góry, rzeka tam gdzieś tam też płynie. No co? Przede wszystkim są przepiękne widoki. Mnóstwo starych, przepięknych kamieniczek. Wszystko zachwyca. Po prostu jak się idzie włoskimi miastami, miasteczkami, to jest cudownie. Każda jedna kamieniczka, każda jedna uliczka, każdy widok, tak jak widzicie tutaj. I góry, i rzeka, i no po prostu wszystko. Wszystko jest piękne i wszystko jest zachwycające. Prócz lodów basenu. Prócz lodów basenu. Odradzam. Tak. To nie, znaczy, nie wszystkie lody. Nie, no nie wszystkie basenu się ale tak śmiejemy się akurat. Te co przy te hotelu. Jedne. Te takie przy zamku głównym. Tak. Masakry ja. One nie były dobre. No. W każdym razie, tak poza... a tak poza tym tak, to jest naprawdę super. Dokładnie. No dobra, my kierujemy się dalej zwiedzać basano, a potem jedziemy do Marostika. Ciao. Zegarek stary.
Kurna, co mi się podoba we Włoszech, to są te ściany takie rozpisane. Takie rozpiski na budynkach. Takie rozpisiane. To jakiś DOM. Widzisz? Dom. Kurde. Dom. Tutaj widzimy lokalne sklepiki, które są bardzo drogie, jakieś w stylu trusardi i jeszcze jakieś straszne. Trusardi. Boże. Tak, a to kto? Divo Bassano Protectori. Nie wiem kto to. Tam jakiś sfinks siedzi. No i trzeci punkt, już godzina 17. Trzeci punkt nasz dzisiejszej wyprawy stanowi Marostika. Idziemy zwiedzać zamek. No. Właśnie, tam jest castello, ale moja żona nie chce dzisiaj tam łazić. Niestety, dobra. Idź sam. Idziemy, co? Idź tam sam. Nie, to idziemy zwiedzać na ziemi ten zameczek. Na ziemi. Teraz wchodzimy do zamku. O, città di... Cały rozkład jazdy. Dobra, ja może wejdę tędy. Ja wiem. Ale... My jesteśmy na placyku. O właśnie, tu się w nocy odbywają się takie przedstawienia. Szachownica. I tam, ja nie wiem, jakaś taka zabawa. Bardziej na szachy ludzie grają. Czy nie wiem, czy ludzi zamiast figur szachowych. Restauracja. Teraz może lody zjemy sobie.
Okulare di Marostica. A, okej. Czyli w sumie będzie przedstawienie tutaj. Dobra, Katarzyna jest z lewej strony, idzie pod dachem, w sensie w cieniu. A, to i tak tam nie pójdę. A, okej. No dobra. No i to jest podświetlane. A tutaj jest jakby szachownice. No i tutaj jakieś przedstawienia się odbywają, ale fajnie to jest. No dobra. To my jedziemy dalej. Zobaczymy, co tam jest dalej. No właśnie sobie idę. Takie małe widło zobaczyłem. Moment, pokażę. Ale fajnie. Właśnie, tutaj jest cały ten. Zarysowany. Zieleń i się to potem pójdzie tam na samą górę, na ten zamek. To wysokości nie pokazane. Ale najgłówniejsze to jest szachownice, nie wiem o co biega. Właśnie ten kościół, którego zaraz się udawa. Okej. No właśnie, Marostica jest bardzo mała. I taka, powiedzmy, że to jest dookoła. Tak jak poprzednio widzieliście taki rysunek malarza, że ona nie jest duża, tylko ona jest tak dookoła zbudowana i nie wiem, o co chodzi z tą szachownicą w środku. Może to już jakby teraz zrobili. A więc zaraz jeszcze nagram kościołek, bo fajny jest. Kościółek. I zobaczymy, już będziemy chyba się pakować w samochód i wracać do domu. Bardzo gorąco, teraz jeszcze bardziej gorąco niż no, było poprzednio. 15:20. Nie 15. O, 17. Nie, już tak się ten kiełbasi. Także, no i będziemy wracać o 17:20. Coraz bardziej już zaczynam odczuwać gorąc. Tak. O. I zobaczcie, po prawej stronie mamy kościół Soli Deo Honor. Nie wiem, te literki X, 3X, kurna. Właśnie. O, tutaj mieszkają księża. Nie mogę znaleźć słowa. Nie ma słów dzisiaj, Kasieńka. Tak, Città di Marostica. No dobra, a więc dziękuję wszystkim za uwagę, lajkujcie, piszcie komentarze.